czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Warhammer Vermintide 2. Jak widzicie te dwa toporki, to zapewne już się domyślacie, że mam Slayera ostatecznie. Udało mi się zabójcę krasnoludzkiego, nie tędy droga, zabójcę krasnoludzkiego ostatecznie zdobyć. I tak, mamy w takim wypadku odblokowane całe drzewo umiejętności, jeżeli chodzi właśnie o krasnoludy i całe drzewo umiejętności Witch Huntera. Co nam pozostało? Został nam ognisty mag. Została nam elfka, czy elfki właściwie. I został nam... Zaraz, tak. Elfki, ognisty mag i najemnik. I szczerze mówiąc, bardzo, bardzo chętnie bym dobił do tego pierwszego rycerza. Jestem ciekaw, jak on by działał konkretnie. Huntsmanem też bym nawet chętnie pograł. Tylko ten najemnik mi się nie widzi, bo on ma jakąś ciężką, dużą broń. Halabardę, jak widać na tym. Na załączonym obrazku. A ja nie bardzo lubię tego typu broń. Więc nie wiem za bardzo, co tu dalej robić. Ale przypuszczam... Co mamy na zelocie? Jakiś dwuręczny mieczyk. Kuszę. Dwuręczny mieczyk i flamberg notabene. Tutaj mamy do zdrowia i redukcja damage'a. No i to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Tutaj mamy krytyki i siła przeciwko piechocie. Ewentualnie attack speed i przeciwko monstrualnym. To bym wziął, to by mi bardziej chyba pasowało. No i tutaj chyba zostanie to, bo to zwiększa movement speed. Może sobie zagramy tym zelotą, bo nagrałem nim jeden odcinek, ale niestety musiałem ten odcinek usunąć, bo się jakaś dziwna rozdzielczość zrobiła. Chyba że... No właśnie nie wiem, chyba że tego Slayera wypróbujemy, bo jeszcze nim nie grałem ani razu. Iron Breaker jest ok, mam naprawdę masywny pancerz, ale szczerze mówiąc wolę Rangera. Szczególnie że... To też zresztą mogę wam pokazać. Szczególnie że... Oj, nie tędy. Zresztą, nie muszę iść do ekwipunku. Wziąłem na Rangerze taki toporek, który jest mega, mega, mega mocny. Zadaje duży, ogromny wręcz damage pojedynczym celom. Rozwala tarcze tym opancerzonym dziadostwem typu wojownik chaosu. Naprawdę masywny damage jest w stanie zadać. Do tego dochodzi shotgun ze sporą ilością amunicji. I z tego względu naprawdę Rangera lubię bardzo. To jest chyba moja ulubiona postać. Nawet wyprzedza Witch Huntera, którego również polubiłem. No niech to cholera, no. Okej, okay. Dobra, dlatego coś w końcu trzeba wybrać. W ogóle jeszcze zdobyłem w ekwipunku, ale to nie tutaj. To przy mapce mogę wam pokazać. No, takie będzie gadanie trochę na początku, ale no trudno. A nie, to tego już nie mam. Heroic Deed. A bo ja to chyba zrobiłem. Tak, miałem coś takiego. Zdobyłem to jako... Wypadło mi ze skrzynki po prostu. I to było takie jakby trudniejsze niż zwykle zadanie do zrobienia. Zrobiłem to z botami. Dostałem kolejną skrzynkę za to i całkiem sporo fajnego sprzętu. Także, no cóż, wiecie co? Weźmiemy tego zelotę jednak. Zobaczymy jak on... Bo Bounty Hunterem nigdy nie grałem, ale nie lubię za bardzo postaci, które się skupiają na strzelaniu. Wolę walkę wręcz. Dlatego pójdziemy tym zelotą. Również nie przepadam za dużymi mieczami i tego typu rzeczami. Ale jakoś sobie damy radę. Dobra, quick play, nie będziemy się bawić w customowe misje. Okej, okay, znaleźliśmy party. Ooo, wow, gość ma właśnie wspomniany Deed of Valor. Czy Valor to się chyba czyta, to się... No dobra, nieważne. Oczywiście ja akceptuję bardzo chętnie, bo to nam da dodatkowy bonus. Skrzyneczkę dostaniemy za wzięcie w tym udziału, chociaż jest to cholernie trudne. Ja to rozegrałem z botami, szczerze mówiąc z botami bardzo mi się fajnie grało ten, właśnie tą rozgrywkę. Bo jednak boty cały czas stoją przy tobie. Okej, okay, tą mapkę znam. No właśnie, miałem ogarnąć te książki i tomy gdzie są i nie ogarnąłem oczywiście. No wybaczcie no. Czas i jeszcze raz czas. To jest nasze przekleństwo. Okej, okay, mamy zelotę. Nie pamiętam jakie on miał umiejętności. Nie mogę tego chyba sprawdzić w tym momencie. A nie. Za każde stracone 25 punktów życia mamy dodatkowe 5% do powera i mamy szarżę taką, która przyspiesza nas jednocześnie. Wszystko jasne. Dobra, idziemy siekać tamtych. Z tymi się... Nie no, naprawdę, czy w Vermintide jest
pewien problem, wydaje mi się, jeśli chodzi o... Musicie poczekać na dalszy ciąg tej historii, którą zacząłem. No właśnie, już mamy hordę, nie? To jest ze względu na to, że mamy ten trudniejszy poziom jakby. Dobra, oczyściłem. Już berserkerzy są? Nie, to ten duży. O kurde. Już jeden z naszych leży, nie? Widzicie, co się dzieje. O. Zaraz go podniesiemy. Wstawaj, wstawaj, kolego. To jeszcze nie jest twój dzień. No, zabrali mi. Niepotrzebnie piłem tą miksturkę. Można było temu zostawić. No, dobra, oddali. Bardzo dobrze. Tak, coś zacząłem mówić i zapomniałem, co. A, że Vermintide... Do niego ja mam taką rzecz, że nie chcę mi się do niego wracać tak jakby. Bo odblokowałem krasnoluda, odblokowałem tego Witch Huntera i nie bardzo mam co tutaj więcej robić. Takie mam wrażenie w sensie, nie? Bo odblokowałem moje tak jakby jednostki, które chciałem. Elfki nie bardzo chcę. Z najemnikiem też mi się na razie nie chce bawić od początku. I no i jakby... O! Jakby kończy mi się cel grania, nie? I to jest niedobre, to jest zdecydowanie niedobre. Bo jak już zacznę grać, to jednak naprawdę fajnie się przerąbuje przez te szeregi przeciwników. I całkiem właśnie przyjemnie się gra ostatecznie. Ale no właśnie nie mam często takiego bodźca, żeby tutaj wrócić. Myślę, że coś tu się powinno pojawić jeszcze takiego, co tą rozgrywkę jakby usprawniało, okej. Okay. Wow. Dobra, już nie ma po co machać, już wszystko załatwione. Zaraz, ja się zgubiłem trochę. Oni już poszli dalej. W sumie nie jest to głupi pomysł, żeby iść agresywnie do przodu, nie? O, kolejna horda. Jak widzicie, tutaj idzie horda za hordą. A to jest właśnie ze względu na to, że tego Dida gramy. Amo się przyda? Chyba nie bardzo. Ja mam pełną amunicję, ani razu nie strzeliłem. Wow. To przejście wyglądało wcześniej inaczej. Chyba. Się wóz taki odsuwał, nie? Także no tak, trochę jest za mało takich elementów, nie wiem. Może kustomizacja jakby dodali, znaczy są już te kustomizacje, ale jest tego bardzo mało, naprawdę bardzo mało. Myślę, że jakby dodali więcej, byłoby znacznie lepiej, jakby się te kustomizacje zdobywało chociażby za poziomy. Mogliby zamiast jeszcze tych obok tych poziomów bohaterskich określonych drzewek, dodali jeszcze poziom ogólny konta czy coś w tym stylu i za każdy kolejny level zdobywałoby się jakieś kustomizacje czy coś, czy kolorki chociażby, nie, do naszych postaci. Bo tak trochę, no nie ma o co walczyć, nie? Ja odblokowałem te postacie, które chciałem. No oczywiście mogę je jeszcze nabijać na wyższe levele. O. No, kolejna horda. Bardzo dobrą robotę robi ten Ironbreaker z tym działem ognistym. Zobaczcie sami. Tylko żeby mu nie wybuchło w rękach, bo to zaboli. No to działko na Ironbreaker. Ironbreaker ogólnie jest jako klasa naprawdę mocny. Bierzemy to. Kolejna horda. Wow, jeszcze tam jest więcej ludu. Nie idźcie tam, naprawdę. O kurde, zostawiliśmy naszego krasnoluda samego. Wow.
Kruber nie żyje. O ja pierdzielę, co tu się wyprawia? Dobra, wiecie co? Dobra. Zróbmy to tak. Nie wiem, czy to pomoże cokolwiek, ale... Dobra. Wow, co tu się wyrobiało? Jestem na resztkach. Kruber nie żyje, czy on jest nieprzytomny? Nie, Kruber nie żyje. Znaczy schwytali go po prostu. Czyli jest nastroje, kurde. Na szczęście jest blisko. Ale ja jestem na resztkach. O, w mordę jeża. Na szczęście mam teraz powera większego i to znacznie. Bo jak jest mało życia, to Zelota dostaje premię. Poison? Potion, poison. O, tu jest, dobra. No zabrał mi dziad. Zabrali mi całe leczenie, no kurde, jestem na resztkę. No dzięki bardzo drużyno, no, ale przynajmniej mam bonusy do damage'a. O nie! Nie! Idzie kolejna fala. A to niedobrze, bo ja jestem na resztkach. Już powtarzam to nie wiem który raz, ale to prawda. Gonią nas. Kaośnik. O nie. Dobra, to jest jedyna szansa ucieczki z tego pasku. O, dobra. Niestety. No już mamy Krubera na bocie. Gratulacje. Naprawdę, lepiej się gra z botami. Tego, no te takie specjalne te... No to co teraz gramy w sensie. No te misje ze zwojów. Oho. Lepiej grać z botami, bo boty przynajmniej chodzą za tobą i cały czas ci pilnują tak jakby. No i gdzie jest ta elfka? Gdzie ona jest w ogóle? Nie wiem, gdzie ona polazła. To jest problem grania z randomami. O, teraz asasyn ją zarąbie i będzie GG. Zaraz na nią zeskoczy. O, GG. GG. Tak, to lepiej zdecydowanie robić z botami. Albo z drużyną własną. Otóż to. Albo z drużyną. No, wkrótce może uda mi się jakoś zebrać drużynę. No trudno. Zawsze troszkę expa wpadnie. Chociaż no właśnie... O, tak blisko 13. No tutaj już się trochę... Nie ma po co nabijać tych poziomów, tak jakby, nie? Wrócimy do zamku i pokażę wam, o co chodzi. W sensie, możemy odblokowywać na kolejnych levelach, co 5 poziomów chyba kolejny talent. Ale... No właśnie, ale... No bo poza tym... No właśnie, co poza tym, nie? Dlatego mam często niewielką motywację, aby rozgrywać. Oj. No tak, możemy to zagrać jak najbardziej. Jestem za. Talenty. No właśnie, na 25 mamy ostatni tak jakby etap odblokowywania tych talentów. No ale okej, no talenty talentami. Ale no to niewiele zmienia mimo wszystko. Kosmetyka też jest, no... Cały czas jest to, nie wiem, zablokowane jako hero skin. Możliwe, że to za realną kasę możemy kupić wyłącznie. No, co się kompletnie mija z celem.
Bo wtedy już nie bardzo będzie w Vermintide co odblokowywać. Wiesz co, panie Krasnal? Odpalmy randoma jakiegoś. I nie kombinujmy tutaj za dużo. Okej, ponownie gramy tą mapkę z dużą ilością trawy. Against the Grain bodajże się nazywa, coś w tym stylu. Nie ma tu nazwy, ale mniejsza z tym. Tutaj wiem, gdzie są te. Gdzie są tomy mniej więcej. Tam idą po bombę. Spokojnie. Znowu jestem zelotą. O! Oni wstaną? Nie, chyba nie. Dobra. O, tu coś mamy. A, to beczka. U, ona wybuchnie zaraz. O, wojownik chaosu już. O! Obolało. Załatwiony, świetnie. O nie, asasyn. O! Dobra. Okej. Okay. Miotacz załatwiony. No dobra. Mamy trochę lżejszej roboty teraz. Dobra. No tak jak mówiłem... Okej. No, w tym Vermintide brakuje trochę takiej motywacji do dalszego grania, nie? Bo odblokowujesz bohaterów i tak jakby się... Znaczy przynajmniej ja mam takie odczucie, że nagle się okazuje, że nie ma co robić. Co innego oczywiście jak ma się pewnie ekipę. Znaczy, może nie oczywiście, ale zapewne. Wtedy dla samego rąbania można grać, ale samemu to... Uła! Dobra. Okej. No, bez problemu się przerąbaliśmy. Zelota zadaje tym dwuręcznym mieczem, no, jak to się... Słowo mi umknęło. Obszarowy atak, o właśnie. To jest. Uuu, jakiś lag serwera. Oby mnie nie wywaliło. O. Co? Co się stało? Now, that's bad enough, but it turns out some folk were too stubborn to show a clean pair of heels when it all went south. Now, no nie wiem, a chciałem wam taką ładną, gładką rozgrywkę dzisiaj pokazać. Jedną, nie? Bo one są długie. A tu wychodzi na to, że będą trzy, które wszystkie przerwiemy. Właśnie, WTF, no dokładnie. Nie mam pojęcia, co to było. Skraszowało nas i zaczynamy od początku. Mniejsza z tym. A, dobra. O. O. Mnisi zarazy. Rzadko się ich widuje w sumie. Oni się tak raz na jakiś czas pojawiają. Te szczury są kompletnie niewidoczne w trawie. Znaczy, może nie kompletnie, ale często trudno je dostrzec. Jeszcze mnie trafiły skubańce. Tam jest nasza ekipa. Okej.
Dobra. To krasnolud się chyba przebija, no. Jego kompletnie w tej trawie nie widać. O. Dobra. O, kolejna fala. Okej, jakoś sobie powinniśmy poradzić. O, nie. O, złapał mnie. Wiedziałem. Pomocy. O, dzięki. Kurde, szturmoszczury. O, berserker jeszcze. No to niezła ekipa tu się zebrała. Wow. Ostra akcja. Nie! Mnóstwo berserkerów. Otóż to. Czy tutaj był jakiś tom? Chyba nie. Albo i był. Jest miksturka, wypijemy. Dobra. To chyba nie w tym miejscu był ten tom. Nie, 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 nie. To dalej. Dobra. Jeszcze jakaś miksturka. No i to się zmieniło ewidentnie, bo wcześniej ten wóz się odsuwał, a teraz się po nim wchodzi tak jakby. Kurde, nie trafiłem dwa razy w szczura. O, szturma szczur. Nie żyją, dobra. Okej. Well, I suppose you have to hit sometime. Dobra. Tam mamy jakiś chaosników. I szturmoszczury. Dobra, dobra. Tarcze nie są przyjemne, ale z tym sobie jeszcze poradzimy. Dobra, trochę ammo zostało jeszcze, więc możemy to wystrzelić w sumie też szturmoszczury. Całą resztę sobie poradzimy w wsparciu. Szturmoszczury są wredne, bo mają pancerz choroba mocny. No dobra, kolejna fala. Oczyliśmy z pleców. O, kolejny szturmoszczur. Użyjmy tej umiejętności, dlaczego by nie? O! No trochę tego jest. Już myślałem, że nie trafi. No nie, jeszcze trucizna. Gdzie on jest? No, z całą pewnością coraz więcej nas czeka. O kurde, no jak tego nie... O! Dobra. Okej,
Okej. Kolejny szturmoszczur. Strasznie dużo tego dziadostwa pancernego dzisiaj. W ogóle ja wszystkie misje jak dotąd robię na poziomie rekruta, więc no niedługo się będzie trzeba pobawić w jakieś wyższe levele. No mniejsi zarazy, to jest dziadostwo. To tak jak berserkerzy od, u tych, u chaośników. Ah, herbatka dobra. Pięknie. O, myślałem, że jakiś asasyn się zbliża i tak zamilkłem na chwilę. Ale chyba nie. Mamy pełne ammo. O nie, bo wojownik chaosu. Ła, bombkę. Ups. Mamy hordę. Dobra, dobra, powolutku, powolutku i się przez nich przebijemy. Kurde, ten odcinek już długo trwa, ale... O nie. Albo może i tak. Dałem się trafić. Co my tu mamy? Tutaj chyba nic nigdy nie ma. Otóż to. Że nie ma co tam zaglądać. Tutaj chyba jest miejscówka, którą... z książką. Nie ma nic. Wow. Tak, tylko tutaj potrzebujemy jakiejś tej... wybuchowej beczułki. O właśnie. Otóż to. Zaraz, dupnie i będziemy mieli przejście. Na razie nie piję tego. Mamy tom. Mamy ammo. Grimoire nawet. Zaraz mniej życia, ale mam dzięki temu bonus do ataku, nie? Dlatego sobie daruję to życie na razie. I ten bonus do ataku będę trzymał cały czas. Coś nadchodzi podobno. Gdzie reszta mojej ekipy tak w ogóle? Gdzieś z tyłu zostali. Wow, jakie krytyki weszły. A tu sam wszystko poczyszczę. Dobra, mamy klucz. Mamy w ogóle dwóch botów w teamie. O kurde, dopiero się zorientowałem. Oni nie dołączyli, czy oni wyszli w trakcie? To jest pytanie. Okej, kolejna fala. Na szczęście ekipa już się zebrała. O, leci fala. Dobra. No po nich będziemy mogli otworzyć drzwi, bo z tych drzwi wylatuje coś dużego, także... Okej. Jeszcze coś? Jeszcze coś. Dobra.
Coś tam mają. Czy tam jest jeszcze jedna księga? Czy tu jest aby jeszcze jakaś księga? A! A, tak, mamy drugi grimoire zebrany. Bardzo dobrze. No i otwieramy te drzwi, bo nie ma wyjścia po prostu. Mam nadzieję, że nie wybuchnie przedwcześnie. Drużyno! Myślałem, że oni sobie gdzieś poszli. Przeładujmy. O kurde. O, załatwmy go, załatwmy. O. Kurde. Wow. Kurde. No, ale przynajmniej go załatwili, dobra. Tyle dobrego. W porządku, zbierzemy tom, bo jest tutaj na górze. I będziemy mogli maszerować dalej. Mówią coś, że Bretonia upadła, kurde. It's hardly my concern if two groups of Mayflies fall to brawling with one another. You need this, sir. Always reliable, trooper. Okej, no idziemy na górę. No ja nie znam dokładnie historii, szczerze mówiąc, Vermintide'a. Ale na pewno się wiąże z... No, End Times było w pierwszej części. Taki był podtytuł, z tego co pamiętam. A to się wiąże z końcówką historii warhammerowej. Aktualnie Warhammer już Fantasy Battle, ten figurkowy, nie istnieje właściwie, więc... Więc historia w nim zawarta też się zakończyła i to niezbyt optymistycznie, z tego co pamiętam. Ale szczegółów niestety nie znam. Wow. A tam co? Dobra, tutaj będziemy mieli zaraz kolejny tom, także w sumie całkiem sporo tego znaleźliśmy. Okej. Więcej słabych szczurów. Dobra. Tam po lewej mamy kolejny tom. Jeden gdzieś niestety ominęliśmy. Tutaj. Ktoś może zebrać, bo ja niestety nie mogę. Mam już grimoire i tom. Świetnie. No, tak można grać. Całkiem sporo się zarobi. O nie, gasrat. Ja nie mam ammo, więc muszę go z bliska załatwić. Okej. No i dobra. Zajmijmy się tym planktonem. I zaraz będzie na górze jeszcze duży chaośnik. O nie, jeszcze fala w tym miejscu. Dobra, idę do ekipy. Trzeba się trzymać razem. W sumie, rzućmy bombę.
Jeszcze następni? O kurde. Mało to ich nie jest. Wow, się wrąbałem w tłum. Ale spokojnie, Zelota się nie przebije. Jeszcze więcej. Nie, nie księga. Będziemy mieczem walczyć, nie księgą. Okej. Okay. A gdzie oni zawędrowali tak daleko? Co jest? Kolejna horda? To dziwne. Dwie pod rząd? W tym wozie coś jest, czy mi się... Nie no, nie ma tomu. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej. Były jakieś takie dwie większe fale pod rząd. Te fale jakoś chyba randomowo się spotują, nie? W sensie pojawiają. Bo nie zawsze są w tym samym miejscu, więc tak mi się wydaje, że one po prostu co, albo co jakiś czas, albo... O nie. Mnisi zarazy. Jeśli zarazy, to prawdziwa zaraza, kurde. Dobra. Teraz też nie będzie łatwo. Okej. Przeładujmy. O, pół amunicji zużyłem i nic mu się nie stało. Ła. Żeby nas nie posiekał. Nie, nie posiekał, spokojnie. Dobra. To zły pomysł, żeby do mnie włazić. Okej. Tego mamy z głowy. Reszta ekipy, już nadchodzicie. No to jest trudniejszy moment. Znaczy może bez przesady, ale tu się trochę dzieje zwykle. Pomóżmy naszemu sojusznikowi. On się w miarę razi. Amo, dobra. Wow, co to wybuchło? Zaraz ci otworzę, o właśnie. O wilku mowa. Nasza towarzyszka mówi, że jest za cicho, jest tu quiet, nie? Sobie wybrała moment. O. Dobra. Jeszcze trochę ammo zostało, elegancko. Miksturka, użyję jej. Dobra. No jeszcze nas czeka trochę rąbanki, szczerze mówiąc. Strasznie długi ten odcinek wyjdzie, może wytnę jakieś rzeczy.
Uff. To nasi, dobra. O nie. Okej. Mamy kolejnych więźniów. O, jeszcze tego brakowało. Uwolnijmy ich. Niech tu nie gniją w celach. Mamy leczenie, ale mi się nie przyda. Ja na razie mogę być trochę ranny. Dzięki temu dostajemy bonus do powera, więc jestem za. Kolejne klatki do otwarcia i więcej szczurów. Jeszcze tu jest jedna. Okej, przebijamy się. I na górę. Tu może być coś grubego. Niestety, znaczy na szczęście nie ma. Zwykłe szczury. O nie! Jednak jest wojownik chaosu. Wow, wow, wow! Tu jednak grube rzeczy są. Dobra. O mordę. Wchodzę na dół. Możemy chyba się przebijać na dół właśnie. I na górę znowu. Tak. Dobra. No okej, okay. Zelotą w sumie się całkiem fajnie gra. Rzecz w tym, że ten jego dwuręczny miecz, który ma aktualnie na nim ustawiony, no to jest jednak, kurde, on to pierwszy atak robi strasznie powolny. Później jak się zacznie machać, to jest całkiem sprawnie, całkiem żywo to robi. Ale ten pierwszy atak momentami jest naprawdę powolny i długotrwały. To z pewnością nie ułatwia życia. O kurde, w ogóle... Ale się prąbałem. Dobra. Widzę, że nikt mnie nie zamierza pomagać. A, oni dopiero idą tutaj. Nie wiem, co oni szukali tam na dole. O, to ja chyba padnę. Może nie? O, dzięki. Dzięki za pomoc. Dobra, lecimy, bo to już jest koniec. Chociaż nie można powiedzieć, że nie ma już nic, bo jeszcze sporo szczurów zostało do ubicia. Ale w tym celu można się spokojnie... O! Posłużyć bronią dystansową. O kurde. Aż kichnąłem na koniec, kurde. Wystrzelajmy wszystko, nie ma problemu. Dużo tego się zebrało. Wow, niedobrze. O kurde, bardzo niedobrze. Wow! Jak padną tutaj? Nie, nie padną chyba. Ale to była gruba akcja na sam koniec. Już myślałem, że to przegramy.
Dobra, wchodźcie do portalu i spadamy stąd. Nie ma nas oczekać. Okej. Cholernie długi odcinek. Jakoś go będę musiał trochę pociąć, bo... No tak to nie może być. Zobaczymy, co dostaniemy. Na pewno uda się kolejny level wbić. Tyle dobrego. Skrzyneczka za poziom. A, 640 doświadczenia, całkiem nieźle. Niestety Ludda i się nie znalazło. Dwa tomy. Dwa grimoire. No i niewiele więcej. No cóż. A nie. O kurde. Na styk. No dobra. Zobaczymy, co tam będzie w tych skrzyneczkach i będziemy kończyć. No, zrobiłem całkiem niezłą robotę. Mieliśmy dwa boty, więc no to w pewnym sensie mnie tłumaczy. Ale jednak ten Zelota jest niezły, biorąc pod uwagę osiągnięcia. Że tak to ujmę. Zadaje całkiem pokaźny damage. Najpierw ta skrzynka. Same zielone rzeczy, więc nic szczególnego. Chociaż jeszcze attack speed. To jest niezłe. To mi się podoba. Znowu same zielone. Cooldown reduction. Szansa na krytyk. I push block angle. No dobra, słabe. To było słabe. Zmieńmy mieczyk. Zelotą zapewne jeszcze będziemy grać, bo całkiem się... A, tylko że to jest zielony miecz, ale jest... Zielony miecz jest lepszy niż ten niebieski. No ale weźmy ten zielony, trudno. Crafting. Na pewno wyrzucimy parę rzeczy. To mi się nie przyda. No to też bym wywalił. Dobra, za dużo sprzętu to też niedobrze. No to z attack speed na pewno trzeba by zostawić, staminę. A też sobie rozłóżmy na czynniki pierwsze. Dobra. A, jeszcze ten miecz niebieski miałem rozłożyć, bo on jest, okazuje się, słabszy od tego, który mamy aktualnie. Wiecie co? A, zaraz, nie tak. Ekwipunek. I ulepszymy sobie ten zielony mieczyk. A nie. Craft. Aha, mogę wycraftować coś. Reroll. Upgrade. Upgrade'ujemy go. Co jest? On miał wcześniej atak speed, a teraz mi... W ogóle zmieniło, wywaliło atak mi...